Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Pewnie jak wiecie, powoli zbliżamy się do końca Footies. Właśnie trwa ostatnie głosowanie na zawodnika Footies, także stwierdziłem, że pora coś zrobić fajnego z tym i dzisiaj zapraszam was na Draft Footies. Pora teraz wytłumaczyć, o co chodzi i w jaki sposób będę wybierał zawodników. Otóż jak pewnie wiecie, w każdej kategorii mieliśmy 3 zawodników podczas głosowania na zwycięzcę na danej pozycji. Więc mamy zawodników 30, także w tym drafcie, jeśli pojawi mi się 5 zawodników do wyboru, to w pierwszej kolejności wybieram tylko tych zawodników, którzy byli właśnie w głosowaniu Footies. Zobaczymy, ilu takich zawodników uda mi się złożyć w jednym składzie, oczywiście do składu podstawowego. Chciałbym tak co najmniej minimum 3 zawodników, żeby to fajnie wyglądało. Zobaczymy, oczywiście te karty nie będą koloru różowego, także ja wbijam w draft, no i lecimy. Mam nadzieję, że proste. Sądzę, że najlepszą formacją tutaj będzie formacja 5-2-2-1. No zobaczcie na inne. Wydaje mi się, że najlepiej będzie grało mi się właśnie tą formacją. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A dla was jeszcze mam fajną informację. Jeśli ktoś interesuje się Fantasy Premier League i w tamtym roku brał udział właśnie w tej grze, to zapraszam was bardzo serdecznie na moją grupę. Macie pod spodem oczywiście link w opisie. Tam sobie wbijcie. Otworzyłem właśnie specjalną ligę Fantasy dla was. I na koniec tej ligi będą do wygrania nagrody rzeczowe dla najlepszych. Także naprawdę warto grać. Dowiecie się wszystkiego jeszcze w swoim czasie, ale jak ktoś jest zainteresowany, macie pod spodem oczywiście link w opisie, jak też inne fajne, ciekawe rzeczy. A ja zaczynam od wyboru. Czy tutaj był tak? Dybala, Özil, Marquinhos, Neymar i Vidal. Czy któryś z nich był Footies? Niestety nie, więc to jest raczej obojętne, kogo wybiorę. I tak ten zawodnik będzie znajdował się na ławce rezerwowych, jeśli oczywiście resztę zawodników miałbym całą Footies, ale weźmy sobie Vidala. Szukamy w takim razie pierwszego Footies w tym składzie. No tutaj go nie będzie. Coś na razie w ogóle słabe karty mam, ale Agbon Lahorem w sumie grało się fajnie, tylko on ma 3 gwiazdki sztuczek. Gdyby miał jeszcze jedną więcej, byłoby super. I mamy pierwszego zawodnika, który był właśnie w głosowaniu na Footies. Lukas niestety nie wygrał swojego głosowania, tam wtedy wygrał właśnie Sané, ale pierwszy zawodnik już jest, także zobaczmy na lewej stronie, kto będzie. Tutaj też niestety nie ma nikogo, kto byłby Footies, więc wybieram sobie Hazarda, żeby pasował właśnie tutaj później do Premier League, jak to wszystko zrobię. No i gdzie mi się pochowali wszyscy zawodnicy Footies? Weźmy Mustafiego, żeby to pod Premier League wszystko było. Potrzebuję Smolinga, Bailiego. Gdzie oni są? No cóż, w takim razie muszę wybrać Ramosa póki co. No taka karta, co trzeba, to trzeba wybierać. Jest Umtiti, czyli drugi zawodnik tak jakby różowy, bo on był w głosowaniu na Footies. Oczywiście swoje głosowanie też przegrał, bo wtedy wygrał Smalling, jeśli chodzi o środkowego obrońcę. Ale mamy już drugiego zawodnika, który właśnie był w tym głosowaniu. Prawy obrońca to aktualne to głosowanie, które trwa teraz. Tam jest Perez, jest Klein i jest Aurier. Więc ja tutaj wydaje mi się, że wezmę albo Alvesa, albo po prostu Carvajala. Ale wydaje mi się, że Carvajal będzie odpowiedni i tutaj damy sobie właśnie Sergio Ramosa, żeby jakieś połączenie tutaj było. Jeśli chodzi o bramkarzy, był Batland, był Begovic i był Trapp, no ale tutaj tych zawodników nie ma, więc ja wybieram sobie w takim razie Oblaka, żeby mi pasował do tego składu. Jak widzicie tutaj, żeby to wszystko się połączyło właśnie, jeszcze zróbmy sobie coś takiego, żeby to miało ręce i nogi. Jeśli chodzi o lewych obrońców, tam był Gaja, był Luke Shaw i był jeszcze Rose. Także tutaj tych zawodników nie mam. Ale kto będzie mi tutaj pasował? No Monreal. Wydaje mi się, że on będzie najodpowiedniejszy. Albo Azpilicueta. Kto byłby lepszy? No weźmy tego Monreala, zobaczymy jak będzie grał. I mamy kolejnego zawodnika, który był w głosowaniu na Footies. Jest to Konoplianka, był tam Konoplianka, był Sterling i Coman, ale właśnie to Sterling wygrał, Konoplianka niestety nie. Na razie jeszcze nie trafiłem żadnego Footie Winner, także mamy 3 na razie, którzy byli nominowani, ale nie mamy zwycięzcy. No to cóż, może teraz się trafi. Tutaj chyba w ogóle wybiorę sobie Moratę, żeby tutaj troszkę więcej zgrania było z przodu, plus 6 do zgrania, tak to wygląda. No cóż, tutaj w takim razie niech to będzie Di Maria. Kolejni zawodnicy do wyboru i tym razem wybieram sobie Kovacica tutaj na środek pomocy, żeby mi troszkę podniósł jakość właśnie w środku. Nadal mam tylko 3 zawodników, no niby tak jak chciałem, ale potrzebuję jeszcze jednego przynajmniej. No takim Mertensem to ja nie pogardzę, dziękuję bardzo, jako zmiennik jak najbardziej. Oczywiście tych zawodników, którzy są Footies, tych nie będę zmieniał, a tu mamy kolejne karty. I w takim wypadku jako zmiennika biorę Salaha. Zostało jeszcze kilka kart, także być może uda się zaraz kogoś trafić. Tutaj znów jako zmiennik i tym razem niech to będzie Willian. Zastanawiałem się on czy Mkhitaryan, ale wybieram w takim razie Williana i kolejne karty przed nami. No nie, no tutaj nikt nie był w Footies w głosowaniu, ale weźmy w takim razie sobie tego zawodnika. Niech to będzie Seri.
Ojojoj, takiego Nainggolana to ja tu mogę przygarnąć i zobaczcie, w ogóle możemy zrobić to w ten sposób, że tutaj daję Nainggolana, a tutaj wrzucam sobie Mertensa. Co za połączenie to będzie? Tutaj natomiast wbiorę sobie Pepper, tylko dlatego, żeby był na ławce rezerwowych. W ogóle sporo pomarańczowych kart. Zobaczcie, cztery pomarańczowe karty. Dwie karty do końca tego draftu. Także ojojoj, nie, no tylko nie srebrni, naprawdę. Co oni mi tutaj dali? No żaden z nich raczej nie znajdował się w footies z tego, co mi wiadomo. I zostanie bramkarz, także tutaj jeszcze może coś się wydarzy. Niestety nie, ale mogę wybrać tutaj Ter Stegena. I tak jak wam powiedziałem, mam trzech zawodników footies. Oni mieli pierwszeństwo w wyborach. Jest to Konoplianka, jest to Umtiti i jest to Lukas. Także tak to wszystko się prezentuje. Nawet fajny wyszedł skład. Musiałem tylko troszkę uważać, na spokojnie wybierać wszystko, żeby nie pominąć jakiegoś zawodnika. Także tak to wszystko się prezentuje. Ja idę teraz już, że to sobie wszystko poukładam i zaraz gramy pierwszy mecz. I tak aktualnie prezentuje się mój skład. Coś takiego mi wyszło, oczywiście tutaj tych zawodników takich jak Konoplianka, Lukas i Umtiti zmieniać nie mogę, ale naprawdę, naprawdę wyszło fajnie. Szczególnie podoba mi się ławka rezerwowych. W takim razie idę szukać mojego pierwszego rywala i lecimy. W takim razie zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika, w zasadzie przeciwników. 4-2-3-1 formacja Telekom FC. No zobaczymy jak będą grali, oczywiście 100% zgrania, 89 ratingu. Ten Lacazette z Arsenalu na ataku, mogą być problemy. Będzie Konoplianka miał pierwszą sytuację w tym meczu, to była najlepsza i jedyna w sumie sytuacja póki co. Ale nie miałem jak inaczej uderzyć, no chyba że próbowałbym po krótkim, może tak by to wpadło. Ale porobił Konoplianka i strzał zablokowany przez Kompanego. Potrzebuję zagrać troszkę ofensywniej, więc wpuściłem Hazarda na środek pomocy zamiast Kovacicia i zobaczymy co to da. No Nainggolan odpala rakietę, miałem mówić. 0-0, 80 minuta spotkania. A dawno nie miałem tak wyrównanego meczu. Kompany ukarany jeszcze żółtą kartką. Ojojoj, dzieje się. Konoplianka, no słupek! Naprawdę, co się dzieje w tym meczu? 93 minuta i w tym meczu trafiłem dwa razy w metalowego pręta, no bez jaj. No, może teraz? Nainggolan! Jest gol? Czy to jest bramka samobójcza? Jak to wpadło? 1-0, 93 minuta. Nainggolan, piłka odbita jeszcze od pleców Rose'a. I mamy 1-0. No cóż, koniec tego spotkania, zobaczmy na statystyki tego meczu. Man of the match, Piqué, 8-0 ocena, ale najważniejsza bramka była strzelona właśnie przez... O, patrzcie. Uznało to jako bramkę samobójczą? Nie. Nainggolan 0 bramek? Rose 0 bramek? To kto strzelił bramkę w końcu? Jest tutaj bramka samobójcza, jednak to jest Rose. O, proszę. No cóż, drugi przeciwnik przede mną i po raz drugi te same koszulki, co ciekawe. 4-2-3-1, drugi wariant formacja i ten Cristiano Ronaldo na ataku. Tego to się zaczynam obawiać trochę, chociaż przedtem też obawiałem się mojego przeciwnika, ale udało się wygrać, aczkolwiek mecz był ciężki. No, może teraz Lukas? Nie było spalonego, co to był za strzał w ogóle? Będzie gol? Mertens? Obronił to Leno! No jak ta piłka nie chce wpadać do siatki, to jest nieprawdopodobne. Teraz to musi być bramka, Mertens, no dobi to. W końcu 1-0, 36 minuta spotkania. Ileż można było strzelać w tą bramkę? O, Nainggolan, może być druga bramka i tak też się stało. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego my teraz nie ma, jeśli chodzi o moją twarz. Otóż jest taki upał u mnie, że aż przegrzał mi się aparat i muszę na chwilę go ostudzić po prostu. Także no masakra, mam nadzieję, że u was aż tak gorąco nie jest i że wam to tak bardzo nie przeszkadza. Także lecimy dalej, 2-0, drugi mecz, a w zasadzie końcówka. Jest dobrze póki co. No i 2-1, 70 minuta spotkania, Vidal strzela bramkę kontaktową. 20 minut do końca, trzeba się skupić, żeby tutaj tego meczu jeszcze nie przegrać albo ogólnie nie doprowadzić do remisu, a później do dogrywki i do możliwej porażki. Nie, nie, tutaj trzeba strzelić jeszcze jedną bramkę i przypieczętować zwycięstwo.
No właśnie w taki sposób miałem mówić, Leno broni. I nadal tylko 2 do 1, spróbujmy to rozegrać tak. Aj, chciałem dośrodkować od razu. No nie! Nie! Jak ta piłka się odbiła pod nogi Cristiano Ronaldo? Przed chwilą strzeliłem bramkę w 90 minucie, a teraz tracę bramkę w 90 minucie i właśnie dzieje się to, czego nie chciałem, czyli za chwilę będziemy mieli dogrywkę. Widzimy się już z powrotem, a ja wpuściłem właśnie Hazarda i mam nadzieję, że on coś tutaj ukąsi. No szkoda mi tej straconej bramki. W 93 prawie to już było minucie, ale zobaczcie Hazard, jak on od razu ruszył. Z jakim impetem? Dobra, spróbujmy może to tak zrobić. Mertens, co to było? A może teraz Mertens? Zobaczcie, jak to Leno obronił. Kontrataki po rzucie rożnym to jest to, co lubię najbardziej w tej FIFA. Dobra, trzeba to teraz mądrze rozegrać. Na szczęście on podał za mocno. No nie, ile jeszcze razy trafię dzisiaj w słupek lub w poprzeczkę? Mogło być 3 do 2, Nainggolan trafia idealnie w słupek i to tak jeszcze, że piłka wypada. No cóż, koniec pierwszej połowy dogrywki. Zobaczcie sobie na statystyki, no mecz na remis idealnie praktycznie. No ale ja tutaj jeszcze muszę zrobić jakieś zmiany. Oczywiście Konopianka, Lukas, oni są nie do ruszenia. Ale wydaje mi się, że mógłbym wprowadzić przede wszystkim Vidala zamiast Nainggolana. I Mertensa chyba na razie zostawię, także w taki sposób to będzie póki co wyglądało. Może środkowego obrońcy jakiegoś zmienię, typu Mustafi, albo może Monreala po prostu, żeby on mi tam nie wjeżdżał. Wiecie co, zrobimy taki myk. Wejdzie Willian zamiast Monreala. Nie wiem, czy to jest mądre posunięcie, ale to się okaże po meczu. 120 minut za nami. Cóż, w takim razie pora na rzuty karne, zobaczmy. Czy uda to się wygrać? Wiecie, że ja jeśli chodzi o rzuty karne, to raczej specjalistą nie jestem. O rzesz ty, o rzeszku jeden. Dobra, zróbmy to tak, może Willian w lewo. Ile razy jeszcze ten słupek dzisiaj? No ile? Kurczę, druga w środek. Ajajajajajaj, dobra, zróbmy to może tak. Vidal w środek też. Muszę obronić. No to teraz gościu przywalił. No to przywalił. Dobra, może ja uderzmy teraz tutaj. Obronił Cristiano Ronaldo. Tak jest, też obroniony. Czyli co, teraz pasowałoby strzelić, żeby wyrównać. Zobaczmy. Po co w środek? I co, ja muszę obronić ten rzut karny? Dobra, w środek, uderzy w środek, uderzy w środek, tak jest! Ter Stegen broni. Teraz pora na mnie, Mertens, zobaczmy, Nie wierzę w to. Dries Mertens. Dlaczego? Dlaczego ja to tak przestrzeliłem? To był jeden chyba źle wykonany karny tylko podczas tej serii, jeśli chodzi o celność rzeczywiście, no i niepotrzebnie może ten w środek, ale ogólnie to były dobre rzuty karne. Ajajaj, szkoda, naprawdę jest mi szkoda. No cóż, zobaczmy na podsumowanie tego meczu. Fajne spotkanie, Kovacic, man of the match. Ogólnie naprawdę niezłe spotkanie, 2 do 2 i przegrana w rzutach karnych 2 do 1. No cóż, zobaczmy co ciekawego dostanę w paczkach. Pierwsza zwykła paczka, chyba to będzie paczka za 5000. Czy w środku znajduje się coś dobrego? Nie. W takim razie zostały nam jeszcze dwie paczki, jedna srebrna i jedna premium gold pack, czyli to jest ta paczka za 7500 końców. I zobaczmy co mamy w środku. O, jedynie to się przyda, może to. Reszta raczej nie, o, nawet fajne koszulki były. I do tego na sam koniec srebrna paczka, a w środku zaraz zobaczymy co będzie. No nic, tak jak myślałem. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się kolejnym razem. Oczywiście, jeśli jest ktoś nowy, kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam do kliknięcia pod spodem subskrybuj, a my widzimy się wieczorem o 19 na streamie na Twitchu. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie i piona.